Siemka, połowa lutego. Dzisiaj u mnie ma być 15 stopni, ładnie słoneczko grzeje. Postanowiłem, że odkryję przynajmniej w całości trachy. Raczej już mrozów nie zapowiadają. Resztę palm, tak jak na przykład w Waszyngtonie, to otworzę jedno okno, żeby po prostu miał, był przewiew. W tym momencie już od dłuższego czasu nie chodzi o ogrzewanie, więc wilgotność jest bardzo wysoka. Nie chciałbym, żeby zagrzebiały. Chcę zobaczyć, jak w Waszyngtonie wyglądają. Liście dotykają szyb. Nic nie są pouszkadzane. Przejdziemy teraz do reszty. Tak wygląda reszta palm. Już się mocno skrapa w środku woda. Zaparowane wszystko. Pozwijam dzisiaj elektrykę i w razie W, jak będą miały przyjść przymrozki, to ją rozwinę chwila moment. Dołożę tą jedną ściankę. Tu jest oliwka. No ona dostała minus 12, minus 13, straciła wszystkie liście. Zaraz ją też rozwinę, zobaczymy jak wygląda. Kordylinka. Dobra, ja się biorę za rozpakowanie i zaraz dogram, pokażę Wam jak rośliny wyglądają. Palmy częściowo poodkrywane. Tak się prezentują traszki. Te liście dolne najmocniej dostały podczas mrozu minus 11, minus 12. Te najstarsze. No, młode wyglądają dość fajnie. Choć tu dokładnie na tym liście widać przecięcia po mrozie. Prezentuję drugi. No, środek jest ładniutki. Jeżeli chodzi o karłatkę, która była też dogrzewana z niszami, to jej nic nie jest, na szczęście. Co roku traciła stożki wzrostu, ale w tym roku widzę, przezimowała fajnie. Tu kolejne traszki, ta sama sytuacja, starsze liście po tych minus 11, 12 już zaczęły oblatywać powoli. Środki w miarę dobrze, chociaż jak patrzę na tego, to raczej on środek zgubi, bo już zobaczcie, już się robi brązowy i on raczej środek zgubi. No jeszcze się trzyma, ale to na pewno przegnije. W tym to lepiej wygląda. Nie ma tragedii. I tak w Waszyngtonie. Nie wiem, spróbuję wejść do nich. Są wysokie. Nie wiem, co tam się nagrywa. Ale tak wyglądają. Stan jest idealny, zero kropek grzybowych, nic. Po prostu jakby zimy nie było. Przejdziemy teraz do reszty. Daktyl. Też stan idealny. Juka filifera. Ona była grzana, raczej termostat był w kordylinie. I jak się w kordylinie załączało ogrzewanie, to z automatu tutaj dogrzewało, więc ona miała dość wysoką temperaturę zimowania. U kordyliny było ustawione 2 stopnie, ale jest 2 razy większa buda. I tak jak się kordylinka ma, tak samo. Stan bardzo dobry, no nie dopuściłem w tym roku, bo ją zmroziło. Już nie za wiele widać, bo te budy jeszcze są nie pootwierane do końca. Butia. Środek zieloniutki, to jest najważniejsze. Niektóre liście są jeszcze po wypadnięciu z środkowych liści w tamtym sezonie. Oliwka. Ona miała minus 12. Minus 13, zgubiła wszystkie liście, ale złamałem gałązkę przed chwileczką gdzieś tutaj
jest zielona, więc no do końca liści nie zgubiła, coś tam liście jeszcze trzyma. Niewiele, bo niewiele. Coś tam jest, ale powinna żyć. Roztratka. I ostatnia roślina to jest kordylina, która dostała minus 10. Straciła środek. Znaczy tak, minus 10 dostała, ale była zakryta. Większość liści było zakryte śniegiem, więc są zielone. To, co było powyżej śniegu, przemarzło, no i środek jej wypadł. O, jeszcze liście, zobaczcie. Jeszcze cały środek wychodzi. Ona powinna odżyć, ale... Zobaczcie, wszystko wychodzi ze środka. Niestety, one minus 7, minus 8 i dzieje się to, co się dzieje, czyli ona nie daje rady. Została dziura. No zobaczymy. Może odżyje. Jak nie, to w jej miejsce zostaną posadzone oleandry, które też będą grzane. Zostaną w gruncie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Wszystko ładnie przezimowało. Oprócz tej jednej kordyliny. Mega sukces. Dobra. To by było na tyle. Dzięki i do następnego. Hej.